Zatańczyła dla nas Dina Averina. Ja celowo powiedziałam zatańczyła, bo o gimnastyczkach mówi się, że one ćwiczą, ale ona to wytańczyła i znowu ten natłok efektownych, bardzo trudnych elementów i przyboru, i ciała, bo te piruety o najwyższej trudności. Piruety na razie nie widziałam lepszych. Tutaj może jeszcze kilka słów o inspiracji włoską muzyką w przypadku Rosjanek. W tym roku, już niedługo, bo pod koniec sierpnia we Włoszech rozpoczynają się Mistrzostwa Świata i absolutnie dobór tej muzyki nie jest przypadkowy. Rosjanki mają to do siebie. Kiedy przygotowują układy na dany sezon, to one przygotowują je tak, żeby podpasować się pod tę najważniejszą imprezę danego roku. Akurat w przypadku gimnastyczek artystycznych tą ich imprezą docelową są Mistrzostwa Świata, które rozpoczną się pod koniec sierpnia i jeszcze zahaczą o wrzesień. Rosjanki i Dina i Arina Averiny, które właśnie będą reprezentować Rosję na tych zawodach. Widzimy, że są już do tego świetnie przygotowane, żeby zupełnie włoską publiczność także porwać. Porwać. To zrobiła dokładnie ten sam błąd, która siostra. Ale też z niego wyszła. Ale wyszła obronną ręką, dokładnie. Tak, tak, zakończyła z przyborem. I tak jak trzeba, zgodnie z muzyką i z przyborem. To też jest ważne, żeby zawodniczka na koniec miała kontakt z przyborem. Czekam. Też są tego uczone od początku, ale oczywiście no, tu 17 punktów i 0,2. Zdecydowanie niższa ocena za wykonanie niż jej stan.